Cześć, to ja. Czy jeszcze mnie pamiętasz? Wiem, długo mnie nie było, więc postanowiłam się odezwać. Piszę to dla ciebie w dzień mojego święta. Nie wiem, od czego zacząć, więc może powiem ci, że tęsknię. Nieważne, wiem, ale musiałam to powiedzieć. Jak się czuję? Nie wiem, w sumie. Zresztą nie pytaj. Złego ci zrobiłam? Przecież wiesz, że zawsze obok byłam. Nigdy nie zdradziłam. W nocy nie śpię, bo boję się zasnąć. Nie chcę widzieć ciebie. Nie chcę, by bardziej bolało. Chciałabym, żebyś wspomniał czasem mnie. Przypomniał sobie, jak mówiłam, kocham cię. Pamiętasz? Mówiłam to milion razy na dzień. Chciałam być ci potrzebna, tak jak ty chciałeś być mi potrzebny. Przepraszam, że zawiodłam i za wszystko, co kiedyś. To dziś moje ostatnie słowa, bo dłużej nie mogę. Na tą miłość do ciebie, Aromat. Jestem już słaba, wiesz, i dlatego odchodzę z tego świata. Nie potrafię żyć, kochając cię nadal. Pozdrów wujka i ucałuj ciocię. Powiedz im, że przepraszam za to, że musiałam odejść. Nie martw się. Ostatni raz zawracam się głowę. Chciałam tylko się pożegnać, zanim zakopią mnie w grobie. Może tam po drugiej stronie odetchnę, bo tu na ziemi wciąż biegnę i biegnę. I to nie ma końca, wiesz? Wiem, powinnam być przy tobie, kurwa. Nawet gdy już nas nie było, powinnam walczyć o tę miłość. Zjebałam wszystko, przegrałam swoje życie. Ciągle o tobie myślę i nie wiem, co się stało, dlatego wybacz mi. Pytaj mnie, czy to jakieś żarty, bo sam znasz odpowiedź. Nie potrafię tu być i nikt nie może temu zapobiec. Jak? Ała. Ała, nie łapa boli. Ała. Już nawet ustać nie umiem. A nie, on idzie. Kim ty jesteś? Ty jesteś tą osobą przez ostatnie kilka minut. Siadaj, porozmawiamy. Niestety... Tak, proszę, nie wydaj mi policji. Nie zrobię tego, zostaniesz tu ze mną. Ale ty ją trzymasz. Przez ostatnie kilka miesięcy to ja cię zrobiłam. Co się dzieje? Dozwól po karetkę, proszę, jak najszybciej. Ale co się stało? Dzwoń, proszę cię. Co się z nim stało? Dzwoni! Halo? Nie, co ja tak zrobię? Luis? Lekarze mówili, że umarłeś. Jestem bratem Luisa. No tak. Przez kilka dni będziesz u mnie mieszkać, ale potem pojedziesz do naszego kolegi. Co? Pakuj się. Już jedziemy. Dobrze, widzę. Dzięki. Nie ma sprawy. Zostań.